Emisja nowych akcji przez spółkę notowaną na giełdzie. Czas podsumować ten temat i zastanowić się, kiedy jest ona godna uwagi, a kiedy lepiej trzymać się od niej z daleka. Zaczynamy. Ten odcinek najlepszego kursu inwestowania w akcje od zera jest podsumowaniem tego, co dotychczas mówiłem na temat emisji nowych akcji przez spółki notowane na giełdzie. Jeśli chodzi o podwyższenie kapitału zakładowego przez spółkę giełdową, które odbywa się właśnie przez wprowadzenie do obrotu nowych akcji, to jest to dość istotny proces z perspektywy akcjonariusza, nawet jeżeli nie ma on kompletnie zamiaru brać udziału w nowej emisji, czyli po prostu dokupować nowych akcji. To jest moment, w którym spółka chce po raz kolejny, czyli już po debiucie giełdowym, zebrać kapitał od inwestorów, oferując im nowe akcje na sprzedaż na rynku pierwotnym. Emisja może być zatem dość ciekawym momentem do wejścia w posiadanie akcji spółki na preferencyjnych warunkach. Natomiast plany emisji nowych akcji przez spółki czasami są jednak mają dość mieszany odbiór. Czasami działają na akcjonariuszy jak płachta na byka, wywołując negatywne reakcje, prowadząc do spadku aktualnego kursu. Więc warto się zastanowić, kiedy możemy ocenić plany podwyższenia kapitału zakładowego przez spółkę jako ten pozytywny sygnał, jakiś pozytywny impuls, a kiedy powinna nam się zaświecić czerwona lampka ostrzegawcza. I przedstawię Wam tutaj takie moje autorskie cztery kroki oceny emisji nowych akcji. Natomiast jeżeli chodzi w ogóle o emisję akcji i temat praw poboru również, to więcej na ten temat znajdziesz w odcinkach kursu od 31 do 36. Pierwszym krokiem, no to oczywiście na co ta kasa? Na co pieniądze z nowej emisji? Gdzie sprawdzić, na co spółka przeznaczy pieniądze? Emisja nowych akcji ma dość prosty cel, czyli zebrać dodatkowy kapitał, od inwestorów oczywiście. Samo zebranie pieniędzy jednak niewiele znaczy, dopóki nie wiemy, na co tak naprawdę spółka chce te pieniądze przeznaczyć, no bo to właśnie od tego, na co docelowo zostaną przeznaczone środki z nowej emisji, w sporej mierze zależy to, jak zostanie ona przyjęta przez inwestorów, no i czy zakończy się w przyszłości powodzeniem. W przypadku emisji publicznych, czyli takich, w których mogą wziąć udział inwestorzy detaliczni, spółka musi przygotować prospekt emisyjny, w którym dokładnie opisze, na co chce dokładnie przeznaczyć pieniądze ze sprzedaży nowych akcji i też jakie są jej plany na najbliższe lata. W przypadku spółek z New Connect nie ma obowiązku publikowania prospektu, tutaj obowiązki informacyjne są trochę mniej rygorystyczne. W przypadku emisji niepublicznych, czyli takich, które są przeznaczone dla inwestorów instytucjonalnych, spółka też powinna odpowiednio zakomunikować cel takiej emisji, czyli do czego, do jakiego celu tak naprawdę te pieniądze zostaną przeznaczone, a do komunikowania takich rzeczy służą przede wszystkim raporty ESPI, oprócz tego oficjalna witryna internetowa czy komunikaty medialne. No dzisiaj jest mnóstwo sposobów na to, żeby wszystkim zakomunikować, na co chce się zebrać pieniądze. Ogólnie przyjmuje się, że im bardziej konkretnie spółka wymienia, na co chce przeznaczyć środki z nowej emisji, no to tym bardziej jest taka emisja wiarygodna i jest to lepszy, no jest to dobry znak po prostu. I zupełnie inaczej brzmi podwyższenie, coś takiego jak podwyższenie kapitału zakładowego na przykład do celów rozwoju projektów XYZ w trzech najbliższych kwartałach i przeznaczenie na to takiej i takiej kwoty, a zupełnie inaczej brzmi na przykład emisja w celu przeznaczenia nowych środków na finansowanie bieżącej działalności. Tu mamy wszystko, a to mamy nic. Tak naprawdę nie wiemy, o co to chodzi z tym finansowaniem bieżącej działalności. I dość umownie dzieli się emisje oczywiście na te ratunkowe i rozwojowe. Natomiast w przypadku niektórych spółek ta granica może być naprawdę bardzo niewielka. Co więcej, nie każda emisja ratunkowa jest niekorzystna i z drugiej strony nie każda emisja rozwojowa powinna być postrzegana jako okazja inwestycyjna. O tym, jak odróżnić jedną od drugiej, mówiłem w 34 odcinku kursu. Kwestia druga. Bankrut czy rakieta? Czyli jak ocenić sytuację, kondycję spółki. Drugi punkt jest związany właśnie ze wspomnianym charakterem emisji. Czy spółka szuka nowych pieniędzy po to, by przetrwać, czy może potrzebuje kapitału na rozwój? Sporo można wywnioskować już po samym sprawdzeniu celu podwyższenia kapitału zakładowego, czyli tego, o czym mówiłem w punkcie pierwszym. Natomiast trzeba też zwrócić uwagę na to,
w jakim momencie i w jakiej sytuacji finansowej po prostu spółka się znajduje. Mowa tutaj też o sprawozdaniach finansowych. Czy spółka ma stabilne przychody, jaka jest dynamika jej wzrostu, czy w ogóle ta dynamika występuje? Czy spółka notuje zyski ze swojej działalności, a jeżeli nie, no to co może być przyczyną braku zysków albo załamania na przykład zysków i ciągłego ponoszenia strat? I nie bez znaczenia pozostaje też to, czy spółka już wcześniej emitowała nowe akcje i też jak zachowywał się kurs od tamtego czasu, a także, może mniej oczywiste, czy wcześniej spółka finansowała się długiem, czyli po prostu czy emitowała obligacje korporacyjne. Oprócz tego trzeba też sprawdzić zobowiązania kredytowe. Jak najbardziej w sprawozdaniach są to informacje do wyciągnięcia. Istotny jeszcze jest też trend, w jakim znajdują się notowania spółki, no i oczywiście sektor, a także branża, w której taka spółka działa. Co za dużo, to niezdrowo, to się tyczy bardzo wielu aspektów naszego życia, tyczy się również rynku kapitałowego i emisji nowych akcji, no bo oprócz samej kondycji spółki i celu emisji nowych akcji, ważne jest też to, ile spółka chce pozyskać, a co za tym idzie? O ile ma zamiar zwiększyć liczbę dotychczasowych akcji. To jest bardzo ważne. Bo jeżeli emisja zwiększy liczbę wszystkich akcji o kilkadziesiąt procent, no to dojdzie do znacznego rozwodnienia kapitału, do rozwodnienia akcjonariatu. A w przypadku dużej różnicy pomiędzy ceną emisyjną nowych akcji a ceną rynkową, czyli kurs wyższy od ceny emisyjnej, no to cena akcji po wprowadzeniu nowej serii do obrotu po prostu znacząco spadnie i o tym mówiłem już w jednym z odcinków. Obie te sytuacje nie są korzystne dla aktualnych akcjonariuszy i trzeba na to zwracać uwagę. O ile procent zwiększy się dotychczasowa liczba akcji po wprowadzaniu nowej emisji do obrotu, a także jaka jest różnica pomiędzy ceną emisyjną, a pomiędzy aktualnym kursem akcji. I tutaj może jakiś taki mały przykład. Dajmy na to, że mamy spółkę, która dotychczas wyemitowała 68 milionów akcji. Jej kurs to 50 groszy za akcję. Kapitalizacja, jak nie trudno się domyślić, jak nie trudno policzyć, to 34 miliony złotych. W ramach nowej emisji spółka chce wprowadzić na rynek 32 miliony nowych akcji, czyli zwiększyć liczbę o 47%, do okrągłych 100 milionów akcji. Przy tym chce pozyskać 11 milionów 200 tysięcy złotych, co oznacza, że cena emisyjna wynosi 35 groszy za nową akcję pojedynczą. Emisja, załóżmy, że kończy się pełnym powodzeniem, wszystkie akcje zostały sprzedane. I po wprowadzeniu do obrotu tych 32 milionów nowych akcji, zakupionych po 35 groszy, wartość rynkowa spółki, a w zasadzie nie tyle spółki, co wartość rynkowa pojedynczej akcji, spada z 50 groszy do niewiele ponad 45 groszy. Dokładnie wychodzi to 0,4520, czyli spada o 9,6%, bo liczba akcji to 100 milionów, kapitalizacja 45 milionów 200 tysięcy złotych. Jeżeli chodzi o rozwodnienie kapitału, rozwodnienie akcjonariatu, no to akcjonariusz, który przed podwyższeniem kapitału zakładowego miał 5% głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy, czyli miał 3 400 tysięcy akcji, i załóżmy, że on nie wziął udziału w tej nowej emisji, tylko pozostał z tą swoją liczbą akcji, no to swój jego udział na walnym zgromadzeniu z tych 5% udział w głosach spadł aż do 3,4%, czyli bardzo, bardzo dużo, czyli prawie 1,5 punkta procentowego. Ostatnia kwestia dotyczy tego, czy nowy ma lepiej, czy może stary ma dobrze i tak dalej, i tak dalej. Czy kto ma coś do gadania, czyli tak naprawdę jest to ostatnia rzecz, na którą warto zwrócić uwagę przy emisjach nowych akcji i jest to kwestia tego, dla kogo ta emisja jest przeznaczona. Chodzi tutaj o to, czy emisja jest prywatna, publiczna i czy ma prawa poboru, bo spora część emisji ma charakter prywatny, jest przeznaczona po prostu wyłącznie dla inwestorów instytucjonalnych. I oczywiście, jeżeli uznamy, że emisja wpłynie pozytywnie na kondycję spółki, jeżeli jest to ta emisja prywatna, no to możemy też kupić akcje tej spółki po cenie rynkowej, ale nie otrzymamy tej ceny z dyskontem, który był zarezerwowany w cenie emisyjnej dla, w cudzysłowie, grubasów. Natomiast to, dla kogo spółka przeznacza emisję, świadczy też o tym, jak traktuje swój akcjonariat mniejszościowy, składający się z małych inwestorów indywidualnych najczęściej. Jeśli emisja zachowuje prawa poboru, nazywa się to właśnie emisją z zachowaniem praw poboru, no to obecni akcjonariusze, jeżeli nie chcą ponieść straty, muszą sprzedać swoje prawa poboru, zanim one wygasną.
O tym oczywiście były dwa poprzednie odcinki kursu. Oczywiście, jeżeli z drugiej strony chce wziąć udział w emisji, no to prawa poboru jak najbardziej go do tego uprawniają. Dzięki za obejrzenie kolejnej lekcji najlepszego kursu inwestowania w akcje od zera. Mam nadzieję, że temat emisji nowych akcji, podwyższania kapitału zakładowego czy praw poboru jest już dla Ciebie wystarczająco klarowny. Jeżeli nie, no to zachęcam Cię do obejrzenia poprzednich odcinków, gdzie wydaje mi się, że dość szczegółowo ten temat został omówiony. Daj znać w komentarzu, w jaki sposób Ty oceniasz emisję nowych akcji, czy może o czymś zapomniałem, czy może jeszcze na coś warto w tej sytuacji zwrócić uwagę. Jeżeli wszystko było w porządku, łapka w górę, subskrybuj kanał FX Mag. Przypominam, że w sprzedaży jest 23 wydanie naszego magazynu, 22, przepraszam, 23 to będzie już niedługo. 22 wydanie magazynu drukowanego dla inwestorów pod tytułem Inwestor. Szczególnie Was zachęcam do skorzystania z prenumeraty, gdzie z kodem rabatowym złoto, już chciałem powiedzieć, że BESSA, ale jednak złoto pisane bez polskich znaków, dajemy 20% zniżki właśnie na roczną prenumeratę, czyli 4 magazyny FX Mag. Rozpoczęliśmy też zupełnie nowy projekt edukacyjny o nazwie Akademia Inwestora. To jest kompletny, długoterminowy cykl materiałów szkoleniowych, które będą się ukazywać co tydzień przez kolejne 52 tygodnie, rozpoczynając od początku września, czyli tak jak rok szkolny. Na każdy materiał składać się będzie wideo, będzie się składać obszerny artykuł i test wiedzy, który sprawdzi, czy przyswoiliście konkretny temat. Akademia Inwestora daje Ci kompletny zestaw wiedzy i narzędzi do poruszania się po rynkach finansowych i też do skutecznego inwestowania, które jest oparte na wiedzy i na własnych trafnych decyzjach, a nie na szczęściu i tym bardziej nie na kopiowaniu zagrań innych. Warto się pośpieszyć, bo cena naszego kursu rośnie o 1 zł po każdym zakupionym egzemplarzu, więc kto pierwszy, ten kupuje po niższej cenie.